Witamy w kolejnym odcinku Alfabetu Inwestora. Dotarliśmy do literki E, zatem czas na energetykę, a właściwie branżę energetyczną. Są to spółki, które mają duże znaczenie w notowaniach indeksu WIG20, bowiem Enea, Energa, Tauron i PGE łącznie odpowiadają za blisko 15% indeksu warszawskich bluechipów. Spółki te są reprezentantami typowo defensywnej branży, zatem hojnie dzielą się dywidendą. W tym roku stopa dywidendy przekroczy w ich przypadku ponad 4%. Warto również odnotować, że są to spółki o niskiej wartości współczynnika beta, czyli stosunkowo małej zmienności na tle całego rynku. Wskaźnik ten przybiera niższe wartości tylko dla kilku innych spółek z indeksu WIG20. To również spółki, które cechuje, co jest zresztą typowe dla spółek defensywnych, niska wartość wskaźnika cena do wartości księgowej. Duża reprezentacja sektora energetycznego w indeksie największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie jest jedną z przyczyn, dla których indeks ten cechuje mniejsza zmienność niż indeksy zachodnioeuropejskie. W ostatnim roku jednoprocentowej zwyżce bądź też jednoprocentowemu spadkowi indeksu bluechipów całego Eurolandu, czyli indeksu Stoxx 50, towarzyszyło średnio rzecz biorąc 0,3% zmiana wartości indeksu WIG20.